Dzień dobry, witam was. Czas na upadłych piłkarzy, zgodnie z tym co mówiłem w środowym materiale. Sobota, godzina 11, właśnie tego typu filmu możecie się spodziewać. Warto zaznaczyć, że materiał będzie podzielony na dwie części. Dzisiaj możecie obejrzeć pierwszą, a druga będzie opublikowana za tydzień. Czemu tak, a nie inaczej? Po prostu, żeby było wszystko, myślę, że idealnie w czasie, ale też żeby nie skracać niepotrzebnie informacji, bo naprawdę wiele ciekawostek można się z tego filmu dowiedzieć. Dlatego zapraszam was teraz na pierwszą część upadłych polskich piłkarzy. Zanim przejdziemy do meritum, mam do was pytanie i prosiłbym, żebyście wszyscy, dosłownie wszyscy, podzielili się swoimi opiniami w komentarzach. Dzisiejsze pytanie brzmi: gdybyście mieli wybrać jednego zawodnika, oczywiście z Polski, żeby jego kariera potoczyła się zupełnie inaczej niż w rzeczywistości, by była tak naprawdę na miarę jego prawdziwych umiejętności, któż by to był? Zachęcam do komentowania, a teraz, jeśli zostawiliście subskrypcję, by być na bieżąco, naprawdę teraz to jest istotne, patrząc na realia YouTube'a. Możecie także dostawić pozytywną ocenę, bardzo mi to pomoże. Jeśli to zrobiliście, możemy przejść do właściwego tematu. „29 występów w kadrze narodowej w latach 1977-1987. Uważany za jeden z największych talentów swojego pokolenia w polskiej piłce. Słynął z ponad przeciętnego wyszkolenia technicznego. Pomimo sukcesów w drużynach klubowych, nie spełnił oczekiwań w zespole narodowym. Był zawodnikiem m.in. Lecha Poznań, z którym rozegrał 200 spotkań. Zawodnik, o którym niemieccy dziennikarze mówili, że jest najlepszym lewonożnym graczem w historii Bundesligi. Okoński nigdy się nie zatrzymywał. Nie tylko na boisku, ale i w poznańskich pubach, na greckich dyskotekach, a także w kasynie. Po imprezie skończonej nad ranem, podczas której nie bywał zbyt powściągliwy w piciu, w południe potrafił strzelić bramkę. Nie imprezowy styl życia był dla niego zgubny, a bardziej miłość do hazardu. Jak sam mówi, potrafił w 24 godziny przegrać 100 tysięcy. W kasynie bywał nawet na kilka godzin przed treningiem. To doprowadziło go na skraj bankructwa. W kwietniu bieżącego roku było głośno o zbiórce pieniędzy zorganizowanej przez kibiców Lecha. To właśnie oni wspierają swoją legendę w walce z problemami zdrowotnymi. Okoński zmaga się z marskością wątroby, a leczenie jest kosztowne. Gargula, świetne zagranie do Nowaka, przerzucona piłka nad Marcelikiem, 1-0, KKS Bełchatów od 15 minuty prowadzi z Zagłębiem. W 2006 roku trafił do bełchatowskiego GKS-u, który grał wtedy w najwyższej polskiej klasie rozgrywkowej. Szybko odkryto, że ma duży talent i wróżono, że zrobi karierę, a przynajmniej zapisze się jako ważna postać w historii ekstraklasy. Zaczęły pojawiać się propozycje z innych klubów. Jedną z najlepszych była gra dla Polonii w 2010, jednak do przenosin nie doszło. Później znalazł się na liście życzeń Śląska Wrocław. Chciał go tam ściągnąć oraz Lęczyk, z którym wcześniej pracował w GKS-ie. Kiedy ustalono już warunki kontraktu, a kluby dogadały się między sobą, Nowak się rozmyślił i postanowił zostać w Bełchatowie. Po wygaśnięciu umowy ostatecznie trafił do Krakowi. Pod koniec września 2014 wykryto w jego organizmie stanazolol, środek, który powoduje przyrost siły mięśni. Został zawieszony, a komisja dyscypliny PZPN wszczęła dochodzenie w sprawie zażywania przez niego dopingu. Początkowo klub go zawiesił, jednak chwilę później całkowicie rozwiązał umowę. Rok później zdecydowano o 2-letniej dyskwalifikacji liczonej od października 2014. Zwrotów tej akcji było kilka, więc do dziś trudno jednoznacznie stwierdzić, czy faktycznie istniała jego wina. Jednak afera znacznie wpłynęła na zahamowanie kariery chłopaka, który miał być nadzieją polskiej piłki. Po skończeniu zawieszenia trafił do Brugbet Termalika Nieciecza, później do Puszczy Niepołomice i Garbarni Kraków. Obecnie pozostaje bez klubu. Nie jest to z pewnością droga, którą wróżono mu dekadę temu. Ważne nazwisko w historii ekstraklasy. Miał duży talent, zdobył 41 bramek w najwyższej polskiej klasie rozgrywkowej. Grał m.in. dla Amiki Wronki, Lecha Poznań i Lechii Gdańsk. Zapowiadał się świetnie, pisano o nim, że będzie drugim Włodzimierzem Lubańskim. Stało się jednak tak, że ostatnią swoją bramkę w ekstraklasie zdobył, mając zaledwie 24 lata. Mówi się, że hazardzistą był już mając 21 i że potrafił przegrać 80 tysięcy w 4 godziny. Liczy, że przegrał jakieś 3 miliony łącznie. Kiedy
już nie wiedział, jak poradzić sobie z nałogiem, żeby wyciszyć głowę i po prostu zapomnieć, zaczął sięgać po alkohol. Z pomocą przyszedł ośrodek uzależnień i choć wyszedł na prostą, a swoją historię ku przestrodze opisał w książce Przegrany, to jedna z największych zmarnowanych karier ostatnich lat w historii Ekstraklasy. Kiedy miał 19 lat, zdobywał Mistrzostwo Polski z Wisłą Kraków, w której w pierwszym składzie wystąpił już jako 17-latek. W tym samym roku pojechał z kadrą narodową na Mundial do Argentyny. Alkohol pojawił się w jego życiu już w początkowym etapie kariery. Chociaż w tych czasach fakt, że piłkarz pije, nikogo nie dziwił. Można było imprezować i mieć wielką karierę. Palił od 6 roku życia. Pierwszą premię za grę wydał na papierosy. Później doszły problemy z hazardem. Stan, w który wchodził w kasynie, porównywał do opętania. Jak sam mówił, kariera spadła mu z nieba. Polubił tryb życia, który ostatecznie prowadził go do autodestrukcji. Znikał na tydzień, pił do białego rana, żeby cudownie odnaleźć się w dniu meczu i go wygrać. W wyniku skandalu i bójki z policją w 1978 zostaje zdyskwalifikowany na rok. Omijają go m.in. świetne spotkania Wisły w europejskich pucharach. Stefan Majewski, którego podczas jednego ze spotkań po powrocie kopnął w twarz, uratował go przed kolejnym zawieszeniem, tłumacząc sędziemu, że to był przypadek. Pogorszyły się też relacje Iwana z kibicami, pojawiały się obraźliwe przyśpiewki. Mogło to mieć wpływ na jego coraz słabszą formę. O powrocie do reprezentacji zadecydowała afera na Okręciu, po której z kadry odsunięci zostali m.in. Boniek i Żmuda. Został wtedy najlepszym strzelcem europejskich reprezentacji w 1980 roku. Na boisku radził sobie nieźle, poza nim było zdecydowanie gorzej. Już wtedy był alkoholikiem, a o skandalach z jego udziałem pisano więcej niż o grze. Sam w swojej biografii umieścił m.in. taki wpis: hazard wypukiwał mnie z pieniędzy, a alkohol każdego dnia obdzierał z godności. Z młodego chłopaka, który uganiał się za piłką i dawał radość ludziom, przeistoczyłem się w zniszczonego życiem mężczyznę w średnim wieku, zapomnianego, z masą wspomnień i niczym więcej. Później był pobyt w ośrodku zamkniętym, a także śmierć matki. Doszły do tego dwie próby samobójcze. Raz podciął sobie żyły, za drugim razem połknął tabletki, popijając je alkoholem. Cięcie było rozkoszą. Krew zaczęła tryskać z żyły tak szybko, że sam byłem zdziwiony, ile jeszcze energii drzemie w moim organizmie. Poczułem nawet satysfakcję, że wreszcie coś mi się udało. Nawet jeśli to tylko prymitywne samobójstwo. Byłem spokojny, bardzo spokojny. Nic mnie nie bolało. O czym myślałem? O niczym. Wreszcie o niczym. Piękna cisza w głowie, żadnych rozterek, żadnych wątpliwości. W biografii Spalony opisał swój alkoholizm, depresję, a także korupcję w polskiej piłce i kontakty z bossami polskiej mafii. Dzisiaj najgorsze za nim. Układa sobie życie, nadal po swojemu, nie obiecuje, że nigdy się nie napije. Miękko do Janczyka nie ma, pozycji Spalonej, gol, Dawid Janczyk, gol, gol, gol! Nie tak dawno obchodził 32 urodziny. Jego kariera rozkręcała się na dobre jeszcze przed 20. Już grając w Sandecji, której był wychowankiem, wyróżniał się spośród rówieśników. Sztab szkoleniowy doceniał nie tylko jego talent do gry czy dobrą technikę, ale też pokorę i wysiłek, jaki wkładał w pracę na treningach. Zaowocowało to kontraktem z Legią Warszawa. Później były mistrzostwa do lat 21 w Kanadzie w 2007 roku, gdzie nasza reprezentacja dotarła do 1/8 finału, a Dawida stawiano na równi z Sergio Aguero. Jeszcze w tym samym roku wyjechał do Moskwy, podpisując kontrakt z tamtejszym CSKA. Mówi się, że starały się o niego Atletico Madryt i Inter Mediolan, ale to Rosjanie bez zastanowienia wyłożyli 4 miliony na stół. Wtedy zdawało się, że świat leży u jego stóp. Jak sam mówi, w Legii zaczynał od 2,5 tysiąca złotych, w Rosji żył na takim poziomie, że pieniądze zaczynały się liczyć powyżej 100 tysięcy. Wielkiej kariery w Premier Lidze jednak nie zrobił. Zaczęły się wypożyczenia. Najpierw Belgia, później epizod z Koroną Kielce, a w końcu Ukraina. W 2011 odszedł z klubu, choć umowa obowiązywała jeszcze przez 2 lata. Wtedy zniknął. Początkowo było słychać o jakichś testach czy grze w jakiejś amatorskiej drużynie, jednak przez niemal 3 lata nie znalazł zatrudnienia w zawodowej piłce. Na początku 2014 roku Jacek Magiera i Bogusław Leśniodorski zaprosili go na treningi w rezerwach Legii. I choć już wcześniej mówiło się o jego problemach z alkoholem, zawodnik dementował każde pogłoski. W stołecznym klubie próbował
próbowano go ratować, opłacano terapię. Przerwał jednak odwyk na własne życzenie, opuszczając ośrodek. W tym samym roku przekonał do siebie sztab szkoleniowy Piasta Gliwice. W kwietniu 2015 kontrakt został rozwiązany na prośbę Janczyka. Niecały rok później wrócił do macierzystej Sandecji. Jednak kiedy nie pojawiał się na treningach, nie dając znaku życia, umowę zerwano. Kolejną próbę powrotu do piłki podjął w barwach Odry Wodzisław. 19 kwietnia bieżącego roku został zwolniony, a klub wydał oświadczenie, w którym stwierdzono, że po pobycie w domu Dawid nie zjawił się ponownie w klubie, co stało się podstawą do zakończenia współpracy. Kilka miesięcy później w mediach pojawiły się zdjęcia i artykuły ogłaszające upadek piłkarza. Obecnie pozostaje bez klubu po tym, jak drużyna z 9 ligi niemieckiej postanowiła rozwiązać z nim umowę. Swoją drogę i walkę z nałogiem opisał w książce Moja spowiedź. Pić zaczął jeszcze w Warszawie, ale jak twierdzi, alkoholikiem stał się dopiero w Moskwie. Dzień zaczynał od pół litrówki. Kiedy miał pieniądze, było to whisky, w momentach finansowego kryzysu tania wódka. Dzisiaj bez ogródek stwierdza, że przechlał karierę. W książce jest wiele szczerych, wręcz brutalnych wyzwań, ale szczególnie mocno uderza zdanie. Wyobraźcie sobie faceta, który na boisku był silny jak tur. Przed nikim nie pękał, a teraz leży na łóżku, trzęsąc się ze strachu, bo w kącie pokoju widzi jakąś postać, która do niego coś gada. Tym, nie ma co ukrywać, pesymistycznym akcentem kończymy pierwszą część upadłych polskich piłkarzy. Mam nadzieję, że przedstawiona przeze mnie historia, nie chodzi o całe życie tych piłkarzy, tylko w sposób, w jaki to przedstawiłem, przypadł wam do gustu. Jeśli tak było, zachęcam do pozostawienia pozytywnej oceny, a nowe osoby do subskrybowania kanału. Odpowiedzcie na pytanie, które postawiłem wam na początku tego filmu. Mam nadzieję, że wywiąże się bardzo ciekawa dyskusja właśnie w komentarzach. Ja wam więcej czasu nie zabieram. Dziękuję wam bardzo za uwagę i w kolejnej części polskich upadłych piłkarzy widzimy się, myślę, że już za kilka dni. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia.